Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu, w odcinku, w którym będziemy naprawiać kalibrę, z którą mam nadzieję ostatnio obejrzeliście odcinek Motoznawca Jedzie i także vloga z zakupu. Z odcinka dowiedzieliście się, że ten samochód będzie do wygrania dla Was. Oczywiście nie w takim stanie, w jakim był na odcinku Motoznawca Jedzie. To jest pierwszy odcinek z serii, w którym będziemy przywracać ten pojazd do stanu takiego totalnie full oryginalnego. Zaczniemy od najważniejszej chyba rzeczy w samochodzie, bo najważniejszą rzeczą w samochodzie jest oczywiście jego serce, czyli silnik. I dzisiaj owy silnik będziemy wyciągać i później będziemy nagrywać kolejne etapy rozbierania tego silnika, a także innych elementów z tego samochodu. Także mam nadzieję, że będziecie się dobrze dzisiaj bawić. Zostawiłem swój fantastyczny wąs, bo ostatnio go tak komentowaliście pięknie, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca tego odcinka ten wąs zniknie, bo nie nagrywamy tego na raz, bo pracy zawsze przy aucie jest o wiele więcej niż się zakłada. Także nie martwcie się, może się z nim jeszcze pożegnamy w trakcie. Halo. Tu jest w ogóle taki wichajster? Ostatnio pisaliście, że brudna podłoga tutaj jest w warsztacie, to trzeba umyć. Tu nie wchodzić, bo myte było! Zobaczcie, idąc na przednią część, już widzimy, że są sanki wyciągnięte. Tutaj mam wahacze, zobaczcie. Ale wahacze widzę, że chłopaki poszli po grubości, są ucięte. Ale i tak będą wymieniane, więc się nie martwcie. Tutaj już jest wiązka odpięta. Płyny są już wszystkie pospuszczane, węże są poodpinane. Ubrałem białą bluzę specjalnie, żeby nie pomagać. Teraz jestem trochę jak Katarzyna Dowbor, wiecie? Już przychodzę, ustawiam dwa kwiaty, trzy poduszki i już jestem spoko. I tu jest tak samo. Chłopaki, tu wąż już jest. Teraz to robię, te telefony. Halo! Śmieją się ze mnie na YouTubie, że wąsy zapuszczam i brodę. Co mam zrobić? Co się przejmujesz? Olać? Olej. Dobra. Zaczynamy wyciąganie silnika. Mam najbardziej odpowiedzialną pracę. Mamy silnik na wierzchu, moi drodzy, wyjeżdżamy nim. No i zobaczymy tak organoleptycznie na razie z wierzchu, a później otwieramy go. Znaczy chłopacy go otwierają. Lecimy. Patrz, Opel nawet na silniku rdzewieje. Jak Indiana Jones się teraz czuje. Ten cały osprzęt, moi drodzy, czyli te wszystkie pompy, alternator i tak dalej, tu rozrząd, to wszystko trzeba odkręcić, no i chłopaki będą go rozbierać. Jaki czas mniej więcej operacyjny na to przewidujecie? Dwa tygodnie. No i dobrze. Tutaj po drodze jeszcze potknąłem się o tłumik, który też już jest zdjęty i też jest oczywiście, widzicie co jest. Tłumik będzie nowy, katalizator mam na sprzedanie, zobaczcie. Nowy model, norma Euro 16, bardzo taka mała, filigranowa konstrukcja. Szybko się zatykają, bo wąski. Jesteśmy w jaskini, moi drodzy. W 1544 roku tutaj zostało zakopane złoto Konfederacji, a teraz Korwin nie wie gdzie. O! Mówiłem wam na odcinku, że jest klakson stereo. Miałem rację, zobaczcie. Jeden, drugi. Chłopakom pomogłem wyciągnąć silnik, bo zrobiłem bardzo zaawansowaną rzecz, jaką jest naciśnięcie jednego przycisku. I wy też możecie pomóc Autoserwis Kocińska, wbijając na ich fanpage'a. Link w opisie filmu, wbijcie, zostawcie tam łapę im. Też mają pomoc drogową, więc nawet jak na drodze wam się zepsuje ten samochód, to do nich dzwonicie. Oni przywożą ten samochód tu, robią wam go i wam go wydają. Więc w ogóle kompleksowa usługa. A jak się powołacie na Kickstera, to jeszcze wam dadzą jakiś rabat. Przypominam o konkursie mubi.pl/Kickster/konkurs1. Robicie kalkulacje, zostawiacie swój numer telefonu i wysyłacie maila na adres kickster@mubi.pl z odpowiedzią, dlaczego wy chcielibyście zgarnąć ten samochód. Oczywiście nie teraz w takim stanie, w jakim wisi, ale w kwietniu będzie rozwiązanie konkursu, gdzie ten samochód będzie taki piękny, ładny i w 100% sprawny technicznie.
Pyk. Muzyka stop. Przenieśliśmy się w czasie. Już się tutaj, jak widzicie, zgoliłem, nie jestem piękniejszy. I kalibra też już jest piękniejsza, moi drodzy. Przy wyciągnięciu silnika okazało się, niestety, że ten silnik już był raz naprawiany. Nie wiem, czy wiedział o tym poprzedni właściciel, czy nie. Dopiero przy rozkręceniu tego silnika okazało się, że uszczelka jest wymieniona i też jakby to nie było naprawione tak, jak być powinno, ale już nieważne. Będzie zrobione na nowo. I teraz wiele osób po wstawieniu zdjęcia na fanpage'a pytało, dlaczego nie zrobisz Kickster Swapa, dlaczego V6 tutaj nie wsadzisz, dlaczego taki beznadziejny silnik, ten 136 koni tego Ekoteka chcesz naprawiać. Moi drodzy, dlatego, że ideą tego projektu jest to, że ten samochód będzie w oryginale. Głowica poszła do planowania, ale tutaj na potrzeby filmu wam pokazałem, że ten silnik faktycznie tutaj jest wyciągnięty. Panewki, oczywiście nie wszystkie, ale tutaj na potrzeby filmu sobie położyliśmy. Są też nowe pierścienie, zobaczcie. Nuwela i to będzie wszystko zakładane. Jest też oczywiście uszczelka. Uszczelka pod misę olejową, zobaczcie, jaka zajebista. Jak widzicie, cały front jest rozebrany i też teraz się uwydatnia to, że ten samochód faktycznie jest bezwypadkowy, bo nie ma tutaj nigdzie żadnych wstawianych elementów i też trzeba przyznać, że ten samochód jest w świetnym stanie blacharskim tu od przodu. Cały nie jest w świetnym stanie, ale to za chwilkę wam powiem. Pozwoliłem sobie tutaj już ułożyć część niektórych elementów zawieszenia. Oczywiście tutaj są wahacze, nowe już. I teraz te gumy będą zamieniane na poliuretany. Generalnie czerwone z tej firmy, które ja zamawiałem, one są pod względem twardości, zobaczcie, takie jak seryjna guma. Czyli to się wygina, to nie jest plastikowe, bo niektórzy myślą tak, że to jest takie plastikowe. Plus jest taki, że samochód nie jest jakoś ultra zajebiście się nie prowadzi nagle, ale to się wymienia raz. I to już tak naprawdę jest wieczne. Mówiłem wam, że ten samochód jest, ma być w 100% oryginalny, ale w 100% nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że wymieniamy zawieszenie na takie, moi drodzy, a to jest zawieszenie MTS-a. Dlaczego MTS? Dlatego po pierwsze, że to jest polska firma, wspieramy polski biznes, a druga sprawa, że znam się z chłopakami. Ci, którzy nie widzieli, to zapraszam do vloga z Mazdą MX-5, w której wymieniałem właśnie zawieszenie. Jeździłem na tym zawieszeniu 2 lata i naprawdę muszę przyznać, że jest to świetny stosunek jakości do ceny. Sprężyna, moi drodzy, minus 6 cm, czyli ten samochód będzie z przodu obniżony o 6 cm, a z tyłu o 4. Więc ta dupka będzie lekko wyżej niż przód. 6 cm przy takiej kozie na 15-calowych kołach to nie jest dużo. Powiem wam, że ona wtedy nabierze takiego charakteru. Drugim elementem, który będzie ingerował w tą oryginalność, to jest dystans. Będą dystanse w kołach, bo jak ona troszkę pójdzie na dół, to trzeba będzie ją troszkę jeszcze rozszerzyć. Z RL Customs, moi drodzy, będą dystanse. Też mam je w Omedze. Są sprawdzone. Skoro jesteśmy już przy kołach, no to właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, trzeba będzie troszeczkę rozszerzyć ten samochód. Felgi też będą oryginalne, takie jak były w kalibrach. Chociaż jeszcze się waham, bo w Astrze GSI były takie fajne wiatraki, ale to też z kolei będzie już ingerować w tą właśnie oryginalność tego samochodu, więc zobaczymy. Może po prostu dajcie znać w komentarzach, jakie felgi, czy te pierwsze, czy te drugie. I te z GSI bardziej mi się podobają, ale to z kolei wpływa na ten brak oryginalności, więc po prostu niech to od was zależy troszkę. Hamulce oraz łożyska oraz zaciski zostały wysłane do regeneracji. To jest też firma, którą doskonale znacie, mianowicie hamulce.sklep.pl. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkie te firmy, które dzisiaj wymieniam, musicie niestety to przeżyć jakoś, że tych firm się dużo pokazuje, dlatego że dużo firm współpracuje tutaj razem z tym projektem. Ale dzięki temu, moi drodzy, te wszystkie firmy, które dzisiaj wymienię, one będą też przekazywać nagrody na rozdanie właśnie tego samochodu, czyli jakby kalibra jest główną nagrodą, ale jest masa nagród pocieszenia, czyli jakieś vouchery do sklepu. Warto brać udział w konkursie, ponieważ tych nagród będzie, nie wiem, 50. A propos voucherów, to tutaj już niektóre prezenciki zaczynają spływać od niektórych sponsorów. Tutaj już też przyszły vouchery, zobaczcie, od MTS-a na 500 zł, czyli to nie jest jakiś tam rabat 5%, tylko naprawdę to są porządne vouchery, zobaczcie, jest tutaj ich trochę. Także samych od MTS-a jest tutaj. Tutaj są prezenty od Hamulce Sklep i jeszcze paru sponsorów tutaj dośle swoje produkty. Tak samo zabezpieczenie podłogi, też będą takie preparaty specjalne, chemia taka samochodowa, także warto brać udział. Wiecie, co macie robić, żeby wziąć udział w konkursie, tam wejdźcie sobie na Mubi, zróbcie kalkulacje. I w nawiązaniu też do Mubi dobrze się składa, bo trzeba przerejestrować ten samochód i trzeba kupić nowe ubezpieczenie, więc od razu sobie przeklikajmy to ubezpieczenie dla kalibry. Także wchodzę sobie na mubi.pl/Kickster, przez swój kod sobie sprawdzę to wszystko. Podałem sobie już tutaj wszystkie dane. Opel Kalibra, 96 rok, 2 litry. Przeklikujemy, kalkuluj i co nam wychodzi? Wychodzi nam 967 zł najtańsza oferta, plus oczywiście zwrot 150 zł
na konto. Link w opisie filmu. Zapraszam serdecznie. Jak widzieliście wcześniej, no stan blacharski od spodu tutaj nie był być może jakiś super zadowalający, ale już zostały poczynione pierwsze kroki. Tutaj takie elementy już zostały przeszlifowane. Tutaj widzieliście na przebitkach, że był taki element wycięty. Teraz to już jest zabezpieczone, to musi tam sobie doschnąć i to będzie oczywiście pomalowane. To jest cała podłoga zabezpieczona takim specjalnym preparatem. No i przechodzimy do tyłu, do najgorszej chyba rzeczy blacharskiej, która się nam tutaj ujawniła. Tak naprawdę ciężko mieć pretensje do właściciela, że nikt tego nie widział, bo tak naprawdę tutaj znajduje się taki element jeszcze i na to jest zderzak. Więc tak naprawdę ciężko by było to zobaczyć nawet kładąc się po ten samochód, bo ten zderzak też zachodzi w ten sposób. Więc dopiero po odkręceniu okazało się, że tu jest taka niespodzianka. Możemy to zostawić, bo to jest taka lepsza aerodynamika, wiecie, tu wszystko wpada. To się naprawi, no trudno, no tak wyszło, niestety. 6600 kurwa. 6600. Podłużnica, mocowanie sprężyny. Zobaczcie, że to wszystko jest w zajebistym stanie. Jak na 26-letni samochód, nie ma tragedii. Na pewno inne kalibry były w o wiele gorszym stanie. Przechodzimy do kartonu wspaniałości, w którym już leży część części, bo to też oczywiście nie wszystkie. Jest nowe sprzęgło. Jest cewka, jest poducha silnika, są też tutaj poduszki jakieś. Jest też cały rozrząd oczywiście, czyli najbardziej januszerska rzecz, którą się zawsze wymienia, czyli kurwa pompa wody, panie, nowa kurwa założona. Jest termostat, jest też pasek i tak dalej, takie pierdółki. Są też wszystkie uszczelki. To też nie są wszystkie części, moi drodzy. To jest w ogóle chyba połowa dopiero części. Jak widzicie, no nie wszystkie części pasują też. Jest napisane kalibra, a pasuje do wszystkiego, tylko nie do kalibry. Będzie trzeba coś wymyślić z tym środkowym tłumikiem, bo tam powinien być katalizator. Tak, to jest właśnie ten katalizator. Kurwa. Wygląda jak duża bułka, którą bym wpierdolił z chęcią. Hurtownio, które nam to wysłałaś, to nie pasuje do kalibry, przynajmniej nie do naszej. Zabieraj mi to. Ten wózek nie wygląda jakoś spektakularnie, ale on oczywiście pojedzie do piaskowania razem z wahaczami tutaj z tyłu i będzie też pomalowany w jakiś tam kolor, nie wiem, czy srebrny, czy czarny. Już jest nowa półoś, zaraz będzie jeszcze druga. Za chwilę też przyjadą hamulce, za chwilę też przyjadą łożyska. Jaki jest teraz następny plan? Dokończenie tych łatania tych wszystkich dziur w podłodze, a także tutaj na wierzchu. Zabezpieczenie całego podwozia. Później zabezpieczenie góry, czyli tych wszystkich takich o pierdółek. Silnik składa się w ogóle w innym miejscu, więc to jest w ogóle zupełnie osobny temat. I później wózki, to wszystko idzie do piaskowania. Jeżeli to przyjeżdża już takie pomalowane, zaciski, hamulce, no to chłopaki będą to składać. I ona już taka poskładana wtedy może na detailing jechać, tak? Czy nie? Ready. To będzie zupełnie nowy odcinek o właśnie takich aspektach wizualnych, tak? Czyli tutaj mamy plastik pęknięty, tutaj mamy przedarty fotel, tutaj mamy do wymiany kierownicę. To jest jakby drugi etap. Dobra, zbieramy się, nie zajmujemy chłopakom czasu, zostawiamy ich z tym burdelem i jedziemy na kapral. Po skrzynię, a może i nawet po całą kalibrę, bo podobno jedna przyjechała i z dwóch albo z trzech złoży się tą jedną dla was. Taki jest plan. Lecimy. One eternity later. I moi drodzy, jesteśmy na kapralu, jak widzicie, skoro się tutaj pan Jerzyk pojawił, to już wiadomo, gdzie jesteśmy. O, oczywiście otwarty, wszystko jest elegancko, ale nie po pana Jerzyka dzisiaj tu przyjechaliśmy, bo stoi czerwona strzała, nam tutaj ustawili, bo kalibr ogólnie jest bardzo mało. Nie, i w ogóle dzięki kapralowi, że w ogóle kupili. W stanie jest w takim, w jakim większość kalibr była w 2001 roku, jak widzicie, ma zajebisty spoiler i wygląda tak dobrze, że chyba go weźmiemy. Z tego samochodu skrzyni byśmy nie mogli zabrać, ponieważ jest tutaj automat. To za chwilę wam pokażę, jak środek wygląda. Widać, że ma trochę lepsze lampy niż ta nasza, bo nie są popękane. Zobaczymy też, w jakim stanie są uszczelki. Bo jak widzieliście w tej naszej, one są takie kurwa popękane. Nawet tutaj są takie, wiecie, te McLarenowskie kurwa przeciśnięcia, a tutaj są proste te uszczelki. Że ona może z wierzchu wygląda jak gówno, ale naprawdę wiele rzeczy można z niej wyciągnąć. Tak samo listwa. U nas jest jedna tam uszkodzona, a tu jest cała. Zauważyłem, że ma zajebiste lusterka. Tak samo widzę tutaj jakieś kurwa LEDy. O. Wiecie, co powinniście zrobić ze swoimi LEDami z AliExpress? To właśnie, tak. Tak powinniście postąpić, kurwa. Tu jest w ogóle taki wichajster? O, jest. Zobaczcie. Niezniszczalne, pancerne. I 2.0
115 koni, czy tam 116, już nie wiem, 115 chyba w kalibrze. Jeszcze z gazem, patrzcie, kurwa, jest parownik. Zobaczcie, kurwa, korbotronik. System domykania, jak wsiadacie, to na dół zamykacie i robicie automat. O, ale kurwa, grzanie fotele są, ty! Zobacz to! A ciekawe, czy faktycznie grzały, bo to jest w ogóle przedlift, widać, bo tutaj ma dziurę. Bo w polifcie u nas tutaj jest poduszka powietrzna i tutaj zamiast elektronicznego zegarka jest taki analogowy, jak w kadetach. Tutaj widzę, że światła awaryjne, kurwa, na stałe już są włączone, bo ten samochód jest jedna, kurwa, wielka awaria. Przyciski widzę, że są w dobrym stanie. Szkoda, niestety, tutaj każda kalibra pęka w tym miejscu, zobaczcie. I nasza też ma tutaj pęknięcie. Ciężko będzie o ten plastik, powiem wam. O kurwa, jakie LEDy, zobacz go! O, ale kurwa, dyskoteka tu była. Ho, ho, ho. O, to jest super, zobaczcie. W ogóle ta kalibra ma autoalarm i tutaj są głośniczki od autoalarmu i to jest na takiej zasadzie. A i nasza chyba nie ma w ogóle tego, wiecie? W naszej jest czwarty bieg, a tu jest pierwszy. Więc brakuje nam jeszcze dwóch. Kurwa, może jeszcze dwie kalibry i będziemy mieli wszystkie biegi na klimatyzacji. Dobra. Ja pierdolę. Za, nie mogę za mocno skręcić, bo kurwa się zatrzymuje. Opa, zatrzymuje się, ty. To jest chyba jakiś ten nowy autopilot. Mówiliście, że moja jest w złym stanie, tak? To ocencie tą, kurwa. Ja jestem ciekaw naprawdę waszej opinii. 6600. Mówiłem, że moja kalibra jest w stanie agonalnym, ale są gorsi, jak widzicie. Co zresztą wyjaśniałoby fakt, że trafiła tutaj, czyli na stację demontażu pojazdów. Ten cały tył, który u nas jest cały zardzewiały, to się może okazać, że po zdjęciu tego zderzaka będzie w lepszym stanie, mimo tego, że z wierzchu jest chujowa. Ciekawa opcja, powiem wam. Także no, zapraszam was tutaj na Capral Car. Na resztę partnerów też was oczywiście zapraszam w opisie tego filmu. Zabieramy, ładujemy to. Czekamy jeszcze 2-3 dni, czy przyjedzie następna kalibra. Jak przyjedzie, uda się gdzieś jakąś kupić. Jeżeli macie, to dajcie jeszcze szybko znać. I może jeszcze kilka elementów się tutaj znajdzie, bo potrzebujemy właśnie jeszcze skrzyni biegów, ale dzisiaj już nie będziemy tego nagrywać. Wrzucamy to na lawetę, wracamy do autoserii z Kocińska i zaczynamy nareszcie składać ten samochód do kupy, bo to już trochę trwa czasu, więc widzimy się w dalszej części odcinka. Już mam nadzieję, że te elementy wszystkie zaczną do tej naszej kalibry przylegać coraz bardziej. Wróciliśmy z Caprala, moi drodzy. Jedyne, co na razie przylega do podłogi kalibry, to neutralizator rudej szmaty. Tak to się nazywa. Generalnie maluje się to, to tam się wżera w tą całą blachę i teraz na to przyjdzie następny preparat, który zabezpieczy całą tą podłogę, żeby już nigdy więcej w tej kalibrze podłogi i rudej nie trzeba było wyganiać. Czyli ktoś, kto wygra ten samochód, no przynajmniej na jakieś 5 do 10 lat będzie miał spokój z podłogą. No chyba, że wjedzie gdzieś i zrobi dziurę. Do zabezpieczenia podłogi używamy produktów Normfest, niemiecka firma. Ale można też detalicznie kupić, więc jeżeli wy chcecie w zaciszu swojego garażu zabezpieczyć podłogę, to wbijajcie link w opisie filmu do sklepu, gdzie możecie kupić takie preparaty. Zobaczcie, teraz już naprawdę wszystkie te elementy są pozabezpieczane i teraz przyszła właśnie ta druga warstwa, ten baranek. Tutaj jak widać wszystko jest naprawdę odnowione, nie ma żadnych dziur. Tutaj na przykład był taki element wycinany i też jest zabezpieczony takim specjalnym preparatem. To nie jest żadna pianka montażowa, na którą się okna wstawia, tylko to jest naprawdę profesjonalne zabezpieczenie. No tak się niestety robi. Teraz trzeba poczekać, aż ta druga warstwa wyschnie i wtedy zostanie trzecia warstwa w kolorze czarnym pomalowana i wtedy już naprawdę będzie spokój z blachą przynajmniej na 5 lat. Na ile dokładnie zobaczymy. Tutaj ten piękny element, który jeszcze kilka minut temu wyglądał bardzo paskudnie, on został wycięty i tutaj będzie wstawiony też kawałek blachy i to też oczywiście będzie jeszcze zabezpieczone. Następne prace, moi drodzy, w następnym odcinku za jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie. Wtedy już będzie włożony silnik, będzie włożona skrzynia, będzie przymocowane całe zawieszenie. Ten samochód
samochód zjedzie z podnośnika, pojedzie na lakierowanie niektórych elementów przy drzwiach, przy progach, tam niektóre rzeczy trzeba niestety pomalować i później pojedzie na odnowienie wnętrza i na korektę lakieru do Autospa Guzik. Zapraszam, moi drodzy, do opisu tego filmu, tam wszystkie linki do wszystkich firm, które współtworzą cały ten projekt. Zapraszam Was oczywiście na mubi.pl, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest właśnie ten fantastyczny samochód, który robi się coraz bardziej fantastyczny, a także cała masa innych nagród właśnie od innych sponsorów, którzy biorą udział w tym projekcie. I cóż, na swoje społecznościówki również Was zapraszam. Zostawcie łapę w górę, napiszcie komentarz. I cóż, widzimy się w następnym odcinku, gdzie ten samochód już, mam nadzieję, wyjedzie taki piękny i gotowy do rozdania jednemu z Was. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam ja, czyli Kickster. Cześć!